Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj kontynuujemy nasze rozważanie, 7 rozdział i 6 werset. Czego oczekuje ode mnie Pan Jezus? W tym fragmencie Pan Jezus mówi bardzo ważne rzeczy, bardzo istotne do naszego życia chrześcijańskiego, o których bardzo często zapominamy. Szczególnie wtedy, kiedy głosimy Ewangelię ludziom, którzy nie chcą jej przyjąć. Czasami głosimy ją i próbujemy tak długo głosić, tak długo mówić dobrą nowinę, aż zdecydują pójść za Chrystusem. Ale tak naprawdę widzimy w nich niechęć do Ewangelii, widzimy w nich niechęć do Chrystusa, widzimy w nich to, że ignorują to, co do nich się mówi, lekceważą Boże Słowo, naśmiewają się z Niego. I właśnie Pan Jezus o takich osobach mówi i też mówi do nas, abyśmy byli rozsądni i umieli stawiać granice w głoszeniu Ewangelii czy w innych różnych rzeczach, które gdzieś powodują to, że inni lekceważą nas. I w 6 wersecie Pan Jezus powiedział bardzo ważne słowa. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie swoich pereł przed wieprze, aby nie podeptały ich nogami, a potem nie odwróciły się i was nie poszarpały. Zobaczcie, do kogo porównuje Pan Jezus takie osoby, które lekceważą dobrą nowinę, które naśmiewają się z dobrej nowiny, które lekceważą słowo Boga, które kierujemy poprzez głoszenie Ewangelii. Pan Jezus porównuje ich do psów i do świń. Boże Słowo, ta dobra nowina, którą mamy, która została nam dana, to jest perła, o którą mamy się troszczyć. I Pan Jezus mówi, nie rzucaj jej przed świnie i przed psy, aby jej nie podeptały, bo to też może odwrócić się przeciwko Tobie. A więc widzimy takie Boże ostrzeżenie i Bóg oczekuje od nas, żebyśmy byli rozsądni w głoszeniu Ewangelii, żebyśmy byli rozsądni w mówieniu dobrej nowiny innym osobom, żebyśmy widzieli, umieli tak zdroworozsądkowo rozsądzić i powiedzieć, ok, wystarczy. Nie chcą przyjąć, nie chcą iść za Jezusem, nie chcą zmienić swojego życia, trudno. A więc umiejmy stawiać granice poświęcenia. Umiejmy stawiać granice poświęcenia nie tylko w wypadku głoszenia dobrej nowiny, ale w innych wielu kwestiach, gdzie bardzo często zauważyłem, że chrześcijanie są poddawani takim różnego rodzaju manipulacjom, bo ich można wykorzystać, bo oni się dadzą, bo oni są naiwni. Nie bądź naiwny. Stawiaj granice poświęcenia. Nie lekceważ tego, co Pan Jezus powiedział. Perła to jest drogocenna perła, która zmienia życie, Słowo Boże. Dlatego też mamy o nie dbać. Radości w Panu, pozdrawiam, do zobaczenia, jeżeli Bóg pozwoli jutro.